Szczyt klimatyczny ONZ, jaki trwa w Warszawie, to wydarzenie, na które zjadą najważniejsze osoby z całego świata. Nic więc dziwnego w tym, że policja, by ochronić wydarzenie, zwarła szeregi i zaangażowała w ochronę policjantów z całego kraju, w tym dużą grupę z naszego miasta. Oni już wyjechali 10 listopada, pojechali tam z samego rana, można powiedzieć już wczoraj byli tam normalnie w służbie, pełnili swoje zadanie, zabezpieczali m.in. marsze, które się odbywały w tymże mieście. Natomiast wstępnie ci policjanci będą tam do 25 listopada. Ma to związek po prostu z tym, że w naszym kraju, dokładnie głównie w Warszawie, odbywa się szczyt klimatyczny. Do Warszawy wyjechało 90 funkcjonariuszy, głównie z Wydziału Prewencji. To blisko 1/3 całego wydziału. Jak zapewnia Komenda Wojewódzka, taki brak w kadrze nie odbije się na poziomie bezpieczeństwa w mieście, gdyż podczas sezonu wakacyjnego, ale i innych ważnych ogólnopolskich wydarzeń, wielu policjantów z naszego regionu zasila inne garnizony. Nie jest to dla nas jakieś nowum, to, że od nas policjanci wyjeżdżają. Trzeba pamiętać choćby sezon letni, kiedy trwa, wielu policjantów tutaj ze Szczecina dokładnie wyjeżdża do miejscowości nadmorskich. Choćby też przerabialiśmy już taką sytuację przy Euro, gdzie też nasi policjanci wjeżdżali, czy to do Gdańska, czy do Warszawy. Brak policjantów nie oznacza zmniejszonej liczby patroli drogowych, patroli ulicznych, czy grup interwencyjnych. Pozostanie ich tyle samo, jednak jak mówi rzecznik, niektórzy policjanci wyjdą na kilka dni z zabiórek, by pomagać na ulicy. Mieszkańcy Szczecina więc nie odczują zmian. Zawsze jest tak, że my przede wszystkim te patrole, które zajmują się tymi interwencjami policyjnymi, to pogotowie policji, to, które ma najszybciej zareagować, jak najszybciej dotrzeć na miejsce, ci policjanci, oni nie są w ogóle w żaden sposób ruszani z naszego miasta, oni zawsze pełnią tą służbę i zawsze te służby zapewnione są. Szczyt klimatyczny ONZ rozpoczął się 10 listopada i potrwa 2 tygodnie. Policjanci wrócą do Szczecina prawdopodobnie 25 listopada.